apeluję do Pana, Panie Prezydencie, aby w tym punkcie uważnie, gdzie będzie Pan składał informacje o podjętych prowadzonych działaniach pomiędzy sesjami. W swoich wypowiedziach zawarł Pan także informację dotyczącą montażu bramek wjazdowych umożliwiających wjazd do rynku, jeśli chodzi o to przedsięwzięcie. Prośbę tą składam na Pana ręce w imieniu mieszkańców, też właścicieli lokali z tego rejonu, którzy są obecni na sali, i to także prośba do Pani Przewodniczącej, aby to wystąpienie Pana Prezydenta, gdzie być może ta informacja będzie już podana konkretna, jak to wygląda, kiedy będzie montowane, które obszary są wyłączone, gdzie będą wywiady. Myślę, że ta informacja jest także dla nas, bardzo istotna rady, do których docierają właśnie te sygnały, aby naszą wiedzę poszerzyć. No my jedynie braliśmy udział w zabezpieczaniu środków finansowych w budżecie, a poza tym wiedzy na ten temat nie mamy. Prośba o to, aby umożliwić zabranie głosu, jeżeli takowy głos w dyskusji, a wiem, że jest taka wola, umożliwić tym ludziom zabranie pytań lub jakiejś drobnej dyskusji. Zaznaczam, nic siedzących na sali, nie chcę tutaj w żaden sposób prowadzić jakiejkolwiek dyskusji. Tylko tyle, aby Pan Prezydent dobrze wypowiedział się, ewentualnie można było po tych wypowiedziach, po tej informacji prowadzić jakąś dyskusję, przynajmniej w tym obszarze na ten temat. Szanowni Państwo, ja przyjmuję wniosek wszystkich radnych o udzielenie każdej informacji jako bardzo ważne, jako że z własnej inicjatywy przed kilkunastoma miesiącami zgłosiłem taką potrzebę zdawania relacji z prac prezydenta i jego współpracowników między sesjami. Uważam, że im szersza ta informacja, tym lepiej. Dlatego też każdy taki wniosek, niezależnie czego dotyczący, będę starał się jak zawsze respektować. Natomiast osobnym punktem programu jest zapytania, interpelacje, i tam też jest również dodatkowa możliwość udzielenia informacji przez kompetentnych pracowników, współpracowników, niekoniecznie prezydenta. Dziękuję. Składam oficjalnie wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad po informacji Pana Prezydenta o podjętych i prowadzonych działaniach. Jeżeli w tej informacji nie będą zawarte szczegółowe informacje na temat tej inwestycji, wniosek o to, aby w punkcie 4b, niestety, bo 4a już przegłosowaliśmy prognozę finansową, informacje na temat właśnie tego przedsięwzięcia związanego z ograniczeniem wjazdu do rynku na sali, czy Pana Prezydenta, oczywiście są także z jego służby. Widziałam Pana Rudzińskiego z Zarządu Dróg Komunikacji, co oznacza, że ta jednostka prowadząca tą inwestycję będzie miała szeroką wiedzę, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy mogli taką informację otrzymać. Natomiast kwestie ewentualnych zapytań, interpelacji, ja oczywiście mogę składać się tylko w pewnym punkcie. Proszę o informację z możliwością dyskusji. Wnoszę taki punkt do porządku obrad, punkt 4b, w związku z tym, że 4a już zostało przygotowane. Wniosek zredagowany warunkowo, o ile nie będzie w treści wypowiedzi czy wystąpienia prezydenta informacji lub będzie jej dostateczna. Kto ma to ocenić i w jakim trybie? Wobec tego bardzo proszę, albo wniosek konkretny, a jeżeli warunkowy, nie ma pojęcia wniosków warunkowych. Bo kto ma potem oceniać, czy wniosek spełnia, czy realizacja spełnia oczekiwania wnioskodawcy, czy nie? Kolegi radnego, jednak z wypowiedzi Pana Prezydenta, przynajmniej z części rozumiałam, że Pan Prezydent przychyla się do tego, żeby tę informację zawrzeć w tym punkcie, kiedy wynika z porządku obrad. Jednakże składam wniosek formalny o umieszczenie w punkcie porządku obrad 4b informacji Prezydenta i jego służby na temat inwestycji związanej z ograniczeniem wjazdu do rynku z możliwością zabrania głosu osób spoza rady. Wniosku nie udało się jednak przegłosować. Kolejne punkty będą dotyczyły wyboru zdań rad wspólnotowych. Tych punktów jest kilka. Przedstawi pan Ernest Kruszkowski, kierownik biura organizacyjnego. I powiem Państwu, że Komisja Sportu, Turystyki i Prawności, Komisja Gospodarki Miejskiej projekt przyjął do wiadomości, więc zostały komisje pozytywnie go zaopiniowały. Ja może proponowałam coś takiego, jeżeli Państwu też nam nie przeszkadzało, żebyśmy te kolejne punkty dotyczące wyborów
3 kwietnia mija 4-letnia kadencja tych rad samorządowych. W związku z tym musimy ogłosić wybory na następną 4-letnią kadencję na lata 2013-2017. Zgodnie ze statutami tych wspólnot wybory są ogłaszane na, jak już wspomniałem, 4-letnią kadencję. Wyboru dokonuje mieszkańcy, które przeprowadza komisja wyborcza ustanowiona przez prezydenta miasta Wałbrzycha. W uchwale Państwo mają wskazany kalendarz prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem tych wyborów, w których pierwszą z czynności jest ustanowienie komisji przez Pana Prezydenta. Kończy się oczywiście na 7 kwietnia zaproponowany przez nas termin przeprowadzenia tych wyborów. Następnymi czynnościami komisji wyborczych jest zarejestrowanie kandydatów, przygotowanie i wydrukowanie kart do głosowania, no i w dniu wyborów, czyli 7 kwietnia, przeprowadzenie tych wyborów do rad wspólnot samorządowych. Tutaj w najbliższych miastach, w najbliższym naszym otoczeniu miasta Wałbrzycha, chodzi o moją Jelenią Górę, Rygnicę, Kłodzko, nawet Świdnice, czy istnieją te rady wspólnoty samorządowe? No wiadomo, we Wrocławiu istnieją, bo są pod nazwą komitety osiedlowe i mniej więcej, bo my otrzymujemy około na cały rok około 3100 zł, a czy Pan zdobył tę informację, ile mniej więcej tamte, o ile istnieją takie rady w tych wymienionych miastach, co powiedziałem, jaką otrzymują kwotę? Świdnica ani w statucie, ani w rzeczywistości jednostek pomocniczych nie ma. Mówimy o mieście, nie mówimy o gminie, mówimy o mieście. Kłodzko tak samo, ani w statucie, ani w rzeczywistości jednostek nie ma. W Jeleniej Górze jedyną jednostką pomocniczą ustanowioną, jeśli się nie mylę, w 2006 albo 2008 roku, jest uzdrowisko Ciepłic. To jest jedyna jednostka pomocnicza. W statucie tego Jelenia Góra nie ma, ma tylko odrębną uchwałą ustanowioną jedną jednostkę pomocniczą Ciepłicę. Na temat tego, ile ona uzyskuje pieniędzy, nie, niestety nie udało się uzyskać. 3 kwietnia minia 4-letnia kadencja Rad Wspólnot Samorządowych. W dniu dzisiejszym Rada Miejska podjęła 11 uchwał o przeprowadzenie wyborów do Rad Wspólnot Samorządowych w mieście Wałbrzychu. Jest to 11 wspólnot i w dniu dzisiejszym głosowanie pokazało to, że radni miasta Wałbrzycha część władzy samorządowej przekazali na najniższy szczebel, z czego się cieszę, bo jednak te rady sprawdziły się w tej kadencji i będą pokazywać, że potrafią z samorządnością coś zrobić dobrego dla lokalnej społeczności, z czego ja się bardzo cieszę. I dziękuję radnym, że zagłosowali jednomyślnie i jednogłośnie za powołaniem nowych jednostek pomocniczych, jakie są Rady Wspólnoty Samorządowej w Wałbrzychu. Praktycznie we wszystkich 11 przypadkach za było 21 radnych. Czy spodziewał się Pan takiego wyniku głosowania? Powiem Pani szczerze, tak, Pani redaktor, chodziły różne plotki, różne takie głosy, plotkom się nie wierzy, miały być pomniejszone, zlikwidowane, nie wiem z czego to wynikało, ktoś taką złą koniunkturę napędzał, ale patrząc po swojej wspólnocie, to pracujemy prężnie od godziny 9 do godziny 20, inne wspólnoty też pracują, są wspólnoty, które pracują więcej, może troszeczkę mniej, ale to wynika z harmonogramu pracy, bo część ludzi pracuje, część nie pracuje. I to wszystko wynika, a wynik, który dzisiaj zobaczyłem na tablicy 21 za, to jest po prostu dowód na to, że radni chcą tą władzą się dzielić. Sam jestem radny, głosowałem za, żeby po prostu ten najniższy szczebel też docenić, bo w tych ludziach, które są wybierane do jednostek pomocniczych, też ciekawe pomysły drzemią. Ja jestem po prostu zadowolony i dziękuję. Nie było radnego, który by nie głosował za tymi uchwałami. Uważam, że Rady Wspólnot Samorządowych powinny być i powinny funkcjonować w danych dzielnicach. Jest takie przedłużenie ramienia Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy nie muszą koniecznie zgłaszać się do Urzędu Miejskiego, ale mogą trafić do Rad Wspólnot. Tam też dyżurują radni, którzy mogą pomagać mieszkańcom.
I celem tak naprawdę tych rad wspólnot samorządowych jest tak jakby jednoczenie i współpracowanie z mieszkańcami. To jest najważniejsze i to, żeby mieszkańcy wyszli z domów, żeby mówili o swoich problemach. Rada Wspólnoty też funkcjonuje na zasadzie takiej, że współpracuje ze Strażą Miejską, z Policją, z wszystkimi organami, które są niezbędne dla mieszkańców. Jeżeli są takie spotkania konieczne, to w takich Radach Wspólnot Samorządowych to się odbywa. Nie musi to być koniecznie w ratuszu, ale w danych dzielnicach i mieszkańcy są z tego najczęściej bardzo zadowoleni. Podczas sesji powrócił temat podwykonawców, którzy wykonywali pracę na terenie Akwazdroju, a którym za tę pracę nie zapłacono. Żeście mówiliście tym ludziom nieprawdy, że jest taka możliwość, żeby tych ludzi rozliczyć. Jedno zdanie pani powiem, bo pani jest bystra. Prawo jest takie, jest umowa i jest płacenie. Nie mieli nigdy umowy z gminą ci podwykonawcy, tylko z budowlą. I to jest problem. A pan Stanek powiedział wyraźnie, że umowy są tak skonstruowane, że w momencie, kiedy budowla nie zapłaci, to właśnie inwestor może przenieść tą odpowiedzialność i wypłacić. No więc to po co? No to właśnie, no to teraz pan prezydent mówi, że jest bałagan, nie umiemy tego rozliczyć, nie umiemy tego, nie to są, to ci ludzie latami nie dostaną tych pieniędzy. Ja nie mówię o budowli, ja mówię o tych ludziach. Jeśli chodzi o pierwszą odpowiedź, odsyłam do odpowiedzi udzielonej kilkanaście minut temu. Jeśli chodzi o drugą odpowiedź, odsyłam do odpowiedzi udzielonej kilka minut temu. Dziękuję. Pani prezydencie, proszę powiedzieć, będzie pan budował na... Ja jeszcze raz proszę. Proszę się ustosunkować. Będzie pan budował na Jarosław Zatomiko, czy nie? Bardzo proszę. No nic z tego nie wynikło, co pan powiedzieć. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Zanim zacznę omawiać interpelację, mam w ogóle prośbę, pewnie coś dla zmienić tej prośby. Po pierwsze, nie udzielania odpowiedzi na dowodzę przy składanych interpelacjach. Interpelacje są tego, żeby nie złożyć albo na piśmie, albo ustnie i otrzymać na nie odpowiedź, a nie prowadzić dyskusję. Jeżeli jest taka potrzeba, to wprowadzić do porządku obrad na sam koniec dyskusję w sprawach ustnych, albo debatę w sprawach ustnych. Bo z interpelacji robi się tutaj targowisko. No ja myślę, dlatego mówię, że może wprowadźmy taki punkt obrad, dyskusja w sprawach różnych na samym końcu sesji. W każdym razie prosiłbym o regulowanie tych spraw i wnoszę też formalny wniosek o to, aby w deklaracjach i zapytaniach nie było ad vocem. Można się umówić tylko tak, że najpierw pytania, interpelacje, a potem odpowiedzi i to. I w ten sposób, można wyjść do sesji, a nie ma kamerami. To chciałam zrobić taki punkt, to nie dzieje. Państwo na sesję odpowiedź na interpelację dotyczącą miejsc parkingowych. Ja przekażę to do Biura Ruchu Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta. Będziemy się do tego ustosunkować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Roman. Dziękuję pani przewodnicząca. Panie prezydencie, wypowiadając z takim wnioskiem się zgłaszałem sobie w sprawie interpelacji. Jest taka sprawa, nie wiem jak tam może inni radni lubią, to jest tak, że jak ja zgłaszam zapytanie w interpelacji, to nie przyjmuję odpowiedzi na niektóre pytania, są pomijane, albo też próbowanie zignorowania tego pytania. Chciałbym, żeby pan ewentualnie swoich urzędników, podległych panu, zmobilizował, żeby jednak odpowiadali na pytania, a nie jakieś sprawy mijające, albo nie odpowiadali w ogóle na pytania. Na przykład złożyłem ostatnie interpelacje na 3 pytania, otrzymałem na jedno i to też lakonicznie, w ogóle nie na temat. Przy tej okazji, która się pojawiła, to w ogóle jakby formuły składania interpelacji, zapytań. Proszę państwa, ja przez te kilkanaście miesięcy otrzymałem, myślę, że więcej niż 100 interpelacji, a czasami otrzymuję je, można powiedzieć, hurtowo, 10-15. Bardzo często dotyczą one spraw, które są przedmiotem obrad komisji wcześniejszych, sesji specjalnych, nadzwyczajnych, rozmów, które dotyczą rozwiązywania różnych problemów z udziałem radnych poza obradami sesji. Znaczy, jeśli jest tak, że miarą aktywności radnego ma być liczba składanych, pisemnych interpelacji, nad którymi muszą się pochylić w ograniczonej przecież liczbie pracownicy biura rady,
Uważam, że biuro rady powinno być zredukowane, bo takie są potrzeby oszczędnościowe. Szanowni radni i rada miała inne zdanie, więc ja się przychyliłem. Natomiast ogólnie mówiąc, pracujemy nad tym, żeby koszty administracji były po prostu niższe. Na rzecz tego, co buduje przyszłość. Dlatego też chciałbym, aby mieć po prostu zwyczajnie pewne miarkowanie. Jeśli ktoś składa na posiedzeniu rady, albo po posiedzeniu rady, 20 interpelacji, to proszę powiedzieć, jak ten aparat ludzki, który mamy, z całym oprzyrządowaniem, który musi być zaangażowany w to ze strony Zarządu Dróg, Wydziału Ochrony Środowiska, Biura Spraw Lokalowych, Zarządu czy Miejskiego Zarządu Budynków, jak ma sobie z tym poradzić? Jednocześnie nie utrudniając przepływu tego, co jest najważniejsze, czyli przepływ pomiędzy informacji pomiędzy mieszkańcem a urzędem. Dlatego bardzo bym prosił, żeby naprawdę nie rozliczać swojej działalności w taki sposób, że jak napiszę, żeby wyremontował pan prezydent wszystkie mieszkania w Wałbrzychu, w ten sposób nie tworzyć jakby fikcji. Nie mamy pieniędzy, żeby wyremontować wszystkie mieszkania w Wałbrzychu, nie mamy sił, środków, żeby zrobić choćby 10% tego, co jest zrobione. Więc pisanie mi tego typu interpelacji, proszę wyremontować na ulicy Andersa takie, na ulicy Andersa takie, na drugiej armii takie, na Białym Kamieniu takie i takie. Ja rozumiem, czemu to służy, ale na pewno nie służy to poprawieniu pracy urzędu. Dlatego też uprzejmie proszę, żeby nie rozliczać urzędników ratusza z rzeczy, których nie są w stanie zrobić. Po prostu. A jeśli już, to proszę od razu wskazywać, jak te problemy rozwiązać. Prawo odpowiedzią, że tak powiem, skonstruowane umowy i tym podobne uniemożliwiają zapłatę podwykonawcom, mimo że tam swoje zrobili. I to jest dla mnie jasne. I tutaj chciałbym może powiedzieć, że pan prezydent ma dylemat, gdy mówił o przetargach, czy płacić więcej, czy płacić mniej. Moim zdaniem najlepiej w ogóle nie płacić.